Kluczowym jest, oprócz zdecydowania, czy w ogóle należy tworzyć rezerwę, decyzja o tym, jak oszacować wartość tej rezerwy. I tu w dużej części powołam się na Krajowy Standard Rachunkowości numer 6, który właśnie doprecyzowuje tę kwestię, ponieważ oprócz kilku paragrafów w ramach danego przepisu w ustawie o rachunkowości nie zawiera jest informacji na ten temat, a tak jak mówiłam, wycena może być dość skomplikowana. Z Ustawy o raunkowości wiemy, że jednostka dokonuje wyceny rezerw nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. To dotyczy oczywiście również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. To powiem tak, że w praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli jednostka wie o konieczności utworzenia rezerwy w trakcie roku, to często decyduje się utworzyć ją już w trakcie roku, a nie na dzień bilansowy. Natomiast na dzień bilansowy przegląda. Czy ma wszystkie rezerwy, czy są w odpowiedniej wysokości, czy są właśnie wiarygodnie oszacowane. Ta kwota, na którą tworzy się rezerwę, powinna wynikać z rzetelnego, uwzględniającego racjonalne przesłanki, oszacowania środków zawierających korzyści ekonomiczne niezbędne do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy. O tym, jaka to jest kwota, decyduje w drodze osądu.